Drodzy Państwo, w naszym studio dziś pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Witam, panie ministrze. Dzień dobry. Proszę Państwa, jest wiele problemów kluczowych, które dziś chciałbym poruszyć w rozmowie z panem ministrem. Zacznijmy od chyba najgorętszego, czyli od inflacji. Jak wpływa inflacja, czy widać ten wpływ inflacji na polskie firmy dziś, już teraz, na tym poziomie 7,7, który zanotowaliśmy za październik, za listopad, przepraszam już. No, inflacja jest bardzo szkodliwym czynnikiem, jeśli chodzi o ekonomię. Tak wysoka inflacja, no bo oczywiście inflacja w granicach do 3%, 2%, no to jest akceptowalna, no, ale w tej chwili zaczyna się robić dosyć niebezpiecznie. Jak się ta inflacja kosztowa przełoży na zachowania konsumentów, czyli no, zacznie się wykupowanie towarów paniczne, czy też no, takie, żeby jak najszybciej zabezpieczyć tą utratę wartości, no to jak i wejdziemy w dwucyfrówkę, no to już będzie zupełnie niewesoło. Pan ma doskonały kontakt z przedsiębiorcami, stąd moje pytanie, czy już dziś oni widzą te symptomy no, niebezpieczne, może paniki? Jeszcze nie, całe szczęście, i to jest jakby ostatnia chwila do tego, żeby zacząć przeciwdziałać. Tu rząd zrobił duży krok w tym kierunku. Pan jest admiratorem tej tarczy rządowej, która ma spowodować, że ceny paliw będą niższe, a przez to wszystkie inne nie pójdą tak w górę. Oczywiście to jest dobry ruch, bo obniżka podatków zawsze obniża ceny. W związku z tym zawsze też, kiedy jeszcze obecna władza była w opozycji, pokazywała ten kanister, prezes Kaczyński pokazywał kanister wtedy Donaldowi Tuskowi, gdzie były te paski z kosztami składającymi się na cenę. No i te podatki tam były. Później w tej chwili opozycja mówiła do rządu, no to zróbcie wy to, i zrobili. No i zrobili. Zobaczymy, jak będzie, ale no to jest odważna decyzja i dobra decyzja. Chyba takiej decyzji jeszcze w Polsce nie mieliśmy, prawda? Obniżki akcyzy i VAT-u na paliwa. Nie mieliśmy i w tej chwili no, to jest bardzo potrzebne. Ale to nie jest jeszcze wszystko. No, ale jak pan uważa, zadziała ta operacja? No, jeśli chodzi o obniżkę cen tych kosztogennych dla przedsiębiorców czynników. No, większość przedsiębiorców jeździ samochodami albo dostawcy przywożą mu towar. Także się ogrzewamy gazem, prądem, używamy prądu, więc tutaj na pewno będzie hamulec, ale to nie wystarczy. W tej chwili trzeba też, i to jest dosyć będzie bolesne, podnosić stopy procentowe. No właśnie, opozycja twierdzi, że za późno, że powinniśmy, że Rada Polityki Pieniężnej powinna dużo wcześniej te stopy podwyższać i wtedy nie mielibyśmy tego pasztetu z wysoką inflacją dziś. Pewnie byśmy mieli, bo ta inflacja jest też wywołana wzrostem cen na rynkach światowych. To nie jest tylko polska przypadłość, ta wysoka cena paliw, ale po prostu giełdy tak sprzedają w tej chwili ropę. I podobnie zresztą z gazem, no, gdzie wiemy, że polityka tu wielka wchodzi w grę. No jasne, więc faktem jest też wysoka inflacja w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, co uwiarygadnia tą hipotezę, że rzeczywiście to jest sprawa raczej echa międzynarodowych problemów gospodarczych. Ale ja bym chciał pana dopytać... Ale stopy trzeba to bardzo mocno rozważać, analizować. No w tej chwili chyba już wszystkie narzędzia zostały wyczerpane, więc zostaje nam tylko to. Narzędzie, oczywiście, stóp, ale wie pan, oczywiście szarych zjadaczy tak, chleba, ja wiem. To jest dramat, bo ludzie płacą kredyty za mieszkania i pan tutaj postuluje podwyżkę tych kredytów, tych rat. Oczywiście, tylko że w tej chwili, jeśli nie będzie zahamowana inflacja, no to ci, co płacą te kredyty, to będą płacić oczywiście niższe raty, ale ci, co zechcą kupić mieszkanie i zobaczą, że w ciągu roku ta cena im ucieka, no, znam takiego młodego człowieka, który cały czas odkłada i mu ucieka ta cena do przodu, no to oni też nie będą zadowoleni, no bo przecież pracować tylko po to, żeby patrzeć, jak się cena mieszkania zwiększa, no to też jest słabe. Czyli ta podwyżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a co za tym idzie, rat kredytów, które gro Polaków płaci, to jest zło konieczne. To musi być. Chyba nie ma innego wyjścia. Oczywiście no tutaj trzeba uważać, żeby nie przesadzić także w tym kierunku, żeby te kredyty nie zdrożały aż tak bardzo mocno. Analitycy biznesowi widzą pewną zadyszkę polskiej gospodarki, wynikającą po części z tego,
W dużej mierze może nawet z tego, że Unia nie płaci nam pieniędzy, że wstrzymuje te dopłaty, że różne programy stoją w miejscu, brak przepływu gotówki właśnie z Unii Europejskiej. Czy widzi pan ten problem i czy on będzie nabrzmiewał? Problem oczywiście jest, ale to jest polityka. Ja jako rzecznik małych i średnich przedsiębiorców w polityce udziału nie biorę i dlatego nie chcę tego komentować, no ale też trzeba zauważyć, że w tym trudnym okresie rząd zdecydował się na niezwykle ryzykowną reformę podatkowo-składkową. I to może trzeba było poczekać jeszcze jeden rok, tak jak myśmy proponowali, żeby ta vacatio legis dla Polskiego Ładu w tej części podatkowo-składkowej było przedłużone o rok, no bo właśnie teraz wchodzimy w ten zakręt. No i mając na przykład tak dobry instrument podatkowo-składkowy, jakim był podatek liniowy, tak zwiększając teraz obciążenie z 19 na 24,9, możemy się okazać, że będzie mniej pieniędzy do budżetu wpływało i wtedy będzie problem. Widać, że polscy przedsiębiorcy mają sporo problemów. No, te związane z inflacją. Tu pan wspomniał o nowych podatkach związanych z Polskim Ładem, które mogą mieć znaczenie dla firm, ale i wisi nad nami lockdown. Tutaj znowu opozycja domaga się jak największych obostrzeń, zabezpieczeń sanitarnych, a rząd no właśnie teraz decyduje o tym, czy te obostrzenia wprowadzić, czy nawet ograniczyć działalność wielu firm w ten sposób. Jak ten lockdown widzi rzecznik małych i średnich przedsiębiorców i jego różne skutki? No opozycja tak od ściany do ściany się porusza, bo jak był lockdown ostatnio jeszcze, no to przecież domagali się jego zniesienia. A teraz jak tego lockdownu nie ma i bardzo dobrze, to rząd podejmuje słuszne decyzje, patrząc pewnie zresztą na całą historię przebiegu pandemii, no to teraz opozycja krzyczy, że trzeba robić lockdown. Oczywiście nie wprost mówi, żeby zamykać firmy, tylko żeby na przykład ograniczać klientów w firmach, żeby przedsiębiorcy mieli obowiązek sprawdzania tam tych paszportów covidowych, czyli żeby się przedsiębiorcy konfliktowali ze swoimi klientami. Stawali się swoistymi konfidentami. No tak, to nie jest dobre. Dobre dla firm. Firma ma się zajmować dostarczeniem najwyższej jakości usług za najniższą cenę. Ale widzimy wszyscy te dramatyczne statystyki, te wysokie ilości zgonów, no i coś trzeba zrobić. Stąd te różne impulsy w kierunku, no właśnie, no lockdownu. Czy pana to nie przeraża? Nie, dlatego, że trzeba patrzeć w przeszłość. No i tutaj minister Niedzielski w końcu 2 tygodnie temu powiedział. Przeanalizowaliśmy, jak to przebiegało od początku pandemii. Te częściowe lockdowny, które robiliśmy, nie są skuteczne, bo nie są. Szwecja lockdownów gospodarczych w ogóle nie stosowała, w ogóle. Jedynym ograniczeniem była zakaz sprzedaży alkoholu po 20, a więc wiadomo, kluby nocne, żeby przestały działać i rozsunięcie stolików w restauracji, żeby było tam mniej tych ludzi. Przebieg krzywych zachorowań jest identyczny jak w Polsce, a ilość zgonów na milion mieszkańców jest dużo mniejsza. No ale widział pan kiedyś szwedzkie kino, szwedzkie filmy. No to jest zupełnie inna nacja. My jesteśmy jednak bardziej kordialni. Panie redaktorze, mamy inną ja wiem, a Szwedzi, wie pan, tak, być może mogą sobie pozwolić na takie lightowe tak, lockdowny. Mniejsze zaludnienie, ja już to wszystko no słyszałem, tak. Tylko byłem osobiście w Sztokholmie, jeździłem metrem 3 tygodnie temu, byłem na dworcu kolejowym i w restauracjach, tam nikt nie nosi maseczek i jakoś te przebiegi tych krzywych i zachorowań i zgonów są porównywalne albo nawet mniejsze. O co chodzi? Bo jedyny skuteczny lockdown to jest zamknięcie całej gospodarki. Tu się wszyscy zgadzamy. Mieliśmy taki lockdown prawie, że na wiosnę, zaraz jak się rozpoczęła pandemia. Wszyscy siedzieli w domach, było pusto na ulicach, no wtedy zadziałało. No, ale zadziałało też na przykład w Chinach, które mają fantastyczne wskaźniki, właściwie wyszli z pandemii, no właśnie dzięki takiemu zamordystycznemu lockdownowi. To nie jest zamordystyczny, no lockdown, który przerywa przekazywanie wirusa poprzez to, że ludzie się nie kontaktują, jest skuteczny, jest niezwykle kosztowny, ale skuteczny. A lockdown, który stosowały wszystkie państwa poza
Szwecją i Hiszpanią. To jest lockdown częściowy, który jest całkowicie nieskuteczny, a jednocześnie niezwykle drogi, ponieważ tutaj myślę, że słuchacze o tym nie wiedzą. Każda polska czteroosobowa rodzina zapłaci za ten lockdown nieskuteczny 25 tysięcy złotych, bo tyle wypada, jeśli chodzi o zadłużenie, które nam się zwiększyło. I to też jest, panie redaktorze, pewien czynnik inflacyjny. No bo jeżeli 240 miliardów zostało złotych, bo tyle rząd mówi, że kosztowały rekompensaty dla przedsiębiorców, dla całej gospodarki, ratowanie miejsc pracy, no zostało uzyskane poprzez wydruk obligacji, no to zaraz, no to są pieniądze, które się pojawiły na rynku bez pokrycia w pracy i usługach. No widzimy, jak tutaj zaciekle, jak lew walczy pan o interesy przedsiębiorców. Przyjmuję pana argumentację, natomiast no, porozmawiajmy trochę o pana instytucji. Nie bez powodu jest pan dziś w Poznaniu. Na UAM mamy sporą konferencję Prawo dla przedsiębiorcy pod takim hasłem. Jakie działania tu i teraz podejmuje pana instytucja, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców? Będziemy się zastanawiali razem z naukowcami, czy te środki, które były zastosowane w czasie właśnie lockdownu, były dobrze wymierzone, dobrze skierowane, czy były skuteczne, i też z wnioskami na przyszłość, to o czym pan mówi, bo może jeszcze kiedyś komuś przyjdzie do głowy z polityków blokować gospodarkę, no to jeżeli już i jeżeli te mamy wypłacać odszkodowania, przecież to jest proste, tak, no, konstytucja gwarantuje wolność gospodarczą, jak rząd zamyka firmę, to wypłaca odszkodowania czy rekompensaty. Bardzo nie lubię, jak ktoś mówi pomoc, no bo co to jest za pomoc? Pomoc to byłaby wtedy dla przedsiębiorcy, gdyby na przykład... Sam zawinił. Albo na przykład z powodu COVID-a w hotelach czy restauracjach nie pojawiliby się w ogóle ludzie, tak? No to wtedy wiadomo, można byłoby pomagać. Tu rząd zamyka wprost firmy i ma obowiązek zapłacić rekompensatę. No i teraz będziemy patrzyli, czy ten cały przebieg tego procesu był optymalny. Bo tu chodzi o to, żeby patrzeć w przeszłość, żeby dla przyszłości było lepiej. Czyli tu będzie... I nie był on optymalny. I będzie tutaj, będą tutaj wypowiedzi przedsiębiorców, którzy będą pokazywali, że te pieniądze można było jednak lepiej wydawać, lepiej kierować. No i też będziemy mówili o tym, że powiązane będzie ta sytuacja z Polskim Ładem. Więc mamy takie dwie części. Jedna część to jest przeszłość, czyli te działania rządu covidowe, czyli lockdown i rekompensaty za lockdown. I w jaki sposób to poprawić, jeżeli już by było to w przyszłości, a dwa, Polski Ład. No i teraz przedsiębiorcy wchodzą w nowym roku w ten nowy system. Co zrobić, żeby właśnie na tym zakręcie naszym, na którym jesteśmy, nie wypaść z drogi, bo trzeba też zobaczyć, że ten Polski Ład ma sporo wad, które też można poprawić. No i o tym będzie dyskusja, ale ja chciałem jeszcze zagadnąć pana o jedną bardzo interesującą inicjatywę pana instytucji właśnie. Otóż najwięcej pomników w Polsce obecnie ma chyba Jan Paweł II. Gdzieś tam w kolejce wysoko jest Lech Kaczyński, ale przedsiębiorcy nie mieli nigdy swojego pomnika, a pan postanowił zorganizować taki oto komitet, który ma sfinansować i zorganizować budowę pomnika przedsiębiorców? Ale nawet konkretnych przedsiębiorców, czyli ludzi, którzy... przedsiębiorców, ale też nie tylko, bo tych, którzy swoimi działaniami, pracą długoletnią wprowadzili wolność gospodarczą w Polsce. Na tym pomniku będzie minister Wilczek, bo przecież to on postawił kropkę na i. Tak. Będzie Stefan Kisielewski, będzie pan Dzielski, bo oni czy też... będzie też jakiś tam reprezentant PZPR-u, no prawda, Wilczek kimś takim był. Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek, prawda, czyli i Kisielewski, i Wilczek. Dzięki tym ludziom mamy dzisiaj dobrobyt w Polsce, wolność gospodarczą. Polska dzisiejsza i Polska sprzed 30 lat to są dwa różne kraje. To do nas dzisiaj przyjeżdżają... Tu akurat się z panem zgodzę w 100%, ale musimy kończyć. Ostatnie zdanie. Do nas przyjeżdżają ludzie pracować na naszych polach, na wykonywać ciężkie i nisko opłacane prace. Tak jak myśmy kiedyś jeździli na zachód. Nikt sobie kiedyś tego nie wyobrażał, że w polskich rodzinach będą 2-3 samochody. Proszę państwa, to prawda. Wszystko dzięki tym żyjemy ludziom. Żyjemy w pięknych czasach, Mieczysław, drodzy Wilczek, państwo. Kisielewski, Dzielski i cała rzesza ludzi, którzy i pracowali od rana do wieczora. I takie pomniki chce stawiać Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.